Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, zamieć śnieżna pojawiła się na Himmelsdorfie. To jest oczywiście wersja na PS4. Serdeczne podziękowania tutaj dla kolegi, który zgodził się ze mną być i pokazać. Pewnie zdajecie sobie sprawę, że jakiś czas temu byłem napalony jak szczerbaty na suchary. No, kiedy pokazali to w trailerze, tutaj wygląda to trochę gorzej, ale w porównaniu do peceta, no to zobaczcie. To jest oczywiście Himmelsdorf zimą i fantastyczny tryb z zamiecią. Pamiętajmy, że zamieć wiąże się z obniżonym wykrywaniem. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie widzimy za daleko, także stwarza tego typu zastosowanie warunków pogodowych, no, zupełnie nowe możliwości. Ja wam tutaj pokażę teraz. Dużo śniegu. No i jeszcze tylko mgły chyba brakuje, bo zamieć już wygląda nieźle. To taki efekt graficzny, który po prostu chcę wam tylko pokazać. Ale w pewnym sensie nie poznacie tutaj Himmelsdorfu. Tak to wygląda. Jeżeli ktoś tam stoi z przodu, to już nie widzimy tego, bo na przykład widoczność z 400 metrów spada nam, nie wiem, do 200. Nie wiem dokładnie ile, ale jednak spada. Zwróćcie też uwagę, jak zachowują się gąsienice. Proszę bardzo. Tu nawet widzicie, teraz wam pokażę, nawet dym jest zawierany z komina tak szybko. No i nie ma tych pociągów uruchomionych tutaj. Jak dla mnie rewelacja, chociaż na tym trailerze, ciekawe czy udałoby mi się go znaleźć albo komuś z was, był pokazany czołg jadący w zamieci na Himmelsdorfie i wyglądało to jeszcze lepiej. Chociaż to było na ósemce, więc ja tutaj na ósemce muszę zobaczyć. Dobra. Nieźle, nieźle. Jeszcze wjedziemy sobie na Hilla, zobaczymy też, jak to wygląda. No podobno pecety nie są gotowe na to. Ale to te słabe pecety, bo te mocne na pewno są gotowe na tego typu efekty. Oprócz tego jakieś takie delikatne zaspy. Całkiem. Pojedźmy sobie na ósemkę. Albo nie, najpierw na środek. Zobaczcie, ktoś tu mógłby stać i mamy surprise niesamowity. Tutaj ten park. Latarnie. Proszę bardzo. Super, takie kubki jakby śniegu są wszędzie. Ale musimy pojechać teraz na... Zobaczcie też, jak kolega wygląda. O kurka. To wszystko naprawdę super wygląda, jak się tak popatrzy. Tutaj jakiś wrak jest, którego nie było. Proszę bardzo. Też zwróćcie uwagę na to, że śnieg zostaje na pojeździe. No już mam cały biały, czyli kamuflaż taki jest optyczny, darmowy, można powiedzieć. Dobra, spróbujmy podjechać tutaj na ósemkę, a później na górę. Dobra, jedziemy. Hmm.
O, jak widzicie, tutaj się zmieniło. Jest taka delikatna kubka śniegu, nawet drzewo jakieś wyrosło. No, jedziemy dalej. Załadowany i gotowy. No, są jakieś takie zaspy po boku, że się można tutaj też schować. Ale można nieźle się zaskoczyć tutaj. Proszę bardzo. Teraz sobie wjedziemy na Himla. Tu jest też ta zatoczka, wszystko obsypane śniegiem. Na tej mapie nie ma wody, ale prawdopodobnie gdyby była, to pamiętajcie, że tutaj efekty są takie, iż woda zmywa kurz, pewnie śnieg też. Później trzeba pojeździć, żeby znów mieć. Dobra, jedziemy na Hilla. Tak się czuję, że tego śniegu jest dużo, mimo tego, iż jest to tylko efekt, taka tekstura. O, jak się dymi z tego, z kominów na zamku. Dobra, wjeżdżamy. Ciekawy jestem, czy te hałdy śniegu, bo widzicie je, czy one dają osłonę przed pociskami. Jeżeli tak, a pewnie tak, jakąś tam dają, no to kurczę, nowe możliwości. No, pozawiewało tutaj. O kurde. Dobra, wjedźmy tu. Całkiem fajnie. Nadal pewnie stąd można strzelać. Nie wiem, jak to jest z ogniem pośrednim, no bo zobaczcie, że tu nic nie widać. Są rzędy latarni. Przeładowano. Ładnie. Tutaj wszystko to samo, aczkolwiek... O nie! A, bo tu była górka taka, zaspa. No ładnie mnie wyrąbało. Ładnie, ładnie. Proszę, kolega, tutaj takie bonga-bonga, kastaniety można robić. Dobra. Spróbujemy zjechać tędy. Tutaj też komin widzę. No i nawet światła się chyba palą. No, tak powiedzmy. Oczywiście na PC-cie tekstury na pewno będą lepsze. To tam nie ma, to tamto. Zobaczmy, jak tutaj długo wygląda. Czy można podjechać tutaj z prawej strony. O, tu inaczej troszeczkę. No, taka zamieć w mieście, to by było coś. Dobra, próbujemy przejechać tu. O, dawaj. I... O, bez problemu. Zwróćcie też uwagę, że te rośliny fajnie wyglądają tutaj. To wszystko się tak trzęsie. Wjeżdżamy na górkę i kończymy filmik. Z wiatrem może szybciej jedzie. Nie wiem. Ja nie wiem, jak się tu pisze do kolegi. Chciałbym coś napisać, ale nie wiem, jak to zrobić. Też w padzie podobno jest mikrofon, ale... No, tu kolejny niezłe. Dobra, moi drodzy, co wam chciałem pokazać, to pokazałem. To była prezentacja mapki Himmelsdorf zimą.
podczas zamieci. Żegnam się z wami tym fantastycznym piruetem i do usłyszenia.